Daleka podróż oczywiście i, że tak powiem, w autobusie i sportowa, bo tak jak powiedziałeś, my nie traktujemy drużyny Zagłębia Sosnowiec jako drużyny, która jest na ostatnim miejscu w tabeli, wręcz przeciwnie, ma bardzo solidny skład. Czasami tak się składa, że wpadli w dołek i zajmują ostatnie miejsce, natomiast myślę, że jeżeli ta drużyna utrzyma się w pierwszej lidze, a ma na to duże szanse, to w przyszłym sezonie będzie drużyną, która będzie w czołówce tej ligi. Natomiast my patrzymy na siebie, mieliśmy teraz serię spotkań z zespołami, które były nad nami w tabeli i liczyliśmy na większą zdobycz punktową w tych spotkaniach. Teraz gramy z zespołami, które są w naszym zasięgu, są poniżej i tutaj bezwzględnie musimy zacząć punktować, żeby po prostu spokojnie pracować, doskonalić się, rozwijać i patrzeć pod kątem również nowego sezonu. W tym sezonie gro meczów, gro punktów zdobyliśmy na wyjazdach. Jesteśmy drużyną, która lepiej punktuje w delegacji niż u siebie. No liczymy, pewnie ten też liczy, że Sosnowca punkty uda się przywieźć. Tak, liczymy na to, że przywieziemy z Sosnowca punkty, jedziemy z takim nastawieniem, tak jak przed każdym spotkaniem. Myślę, że ostatni mecz z Widzewem przegraliśmy zasłużenie, nie ma co ukrywać. Dopadł nas lekki kryzys fizyczny w pierwszej połowie, w szczególności po tych dwóch spotkaniach, grając o jednego mniej. Drużyna Widzewa była, że tak powiem, dynamiczniejsza, agresywniejsza, dlatego zaczniemy rotować troszeczkę składem. Będą na pewno zmiany w składzie po tamtym spotkaniu i przed meczem z Sosnowcem i zobaczymy, jaki to przyniesie efekt. No właśnie, to miało być moje kolejne pytanie, czy skład zostanie zmieniony, ale ten powiedział, że prawdopodobnie zmiany będą. Rozumiem, że mimo ostatnich meczów, gdzie nie zdobyliśmy punktów, atmosfera jest nadal dobra, bojowa, jedziemy, żeby powalczyć i przywieźć ewentualnie punkty. Myślę, że to tak naprawdę jest nasz główny atut, że atmosfera jest bardzo dobra, cały czas tutaj nie ma żadnych problemów, nie wpadamy w żadną panikę, wiemy, jakie mamy cele wyznaczone na ten sezon i staramy się realizować. Oczywiście nikt nie chce przegrywać, żeby to nie było, że my się cieszymy, jak przegrywamy. Trzy mecze w naszym wykonaniu były całkiem niezłe, natomiast ten ostatni troszeczkę słabszy, ale tak jak powiedziałem, paniki żadnej nie ma, jedziemy bojowo nastawieni i próbujemy po prostu przywieźć 3 punkty, a do tego, co mówiłeś wcześniej, ostatnio żartowałem, że być może musimy grać wszystkie spotkania na wyjeździe, żeby zdobywać więcej punktów. Nie, mam nadzieję, że będziemy punktować i na wyjeździe, i u siebie.